Patricia i Amundrow mieszkała w Phoenix, w amerykańskim stanie Arizona. Matka troje dorosłych dzieci, Matka Boża objawiała się jej od 1995 roku. Patricia i Amundrow w jednym z przesłań otrzymała zapowiedź zburzenia wież w Nowym Jorku między 10 do 12 września. Zmarła ostatniego dnia września 2001 roku. Moje drogie dzieci, celem tej książki nie jest to, żebyście bali się Boga, który was bardzo kocha, który was stworzył, lecz pogłębieniu waszej wiedzy o tym, co według zapowiedzi ma się zdarzyć tym, którzy odwrócili się od Boga i Jego praw. Ten świat złamał każde przykazanie, które Bóg wam dał. Moje dzieci, macie tak materialistyczne poglądy do tego stopnia, że chcecie wybierać płeć, kolor skóry, oczu czy włosów u dzieci, które chcecie począć. Wzięliście śmierć w swoje ręce przez dokonywanie aborcji, asystowanej śmierci i śmiertelnych napojów dla ludzi starych. Decydujecie się na rekreowanie zwierząt, klonowanie, a także próbujecie rekreować człowieka. To jest obrzydliwością. Wasi naukowcy nie starają się znaleźć środka na choroby zarażające ludzkość, lecz próbują znaleźć organy i członki ciała ludzkiego. Dzieci nie mają szacunku do swoich rodziców. Rodziny rozpadają się, żyjecie w społeczeństwie nasiąkniętym zbrodniami i brudem moralnym, nieczystościami. Ludzie stawiają się ponad wszystkimi, uczą swoje dzieci samolubstwa, kochania pieniędzy i rzeczy tego świata. Małżeństwa między kobietą a mężczyzną stają się zagrożone. Jest coraz więcej rozwodów i coraz łatwiej je otrzymać. Wielu przyjemnia sobie życie w grzechu i w związkach pozamałżeńskich. Wojny stały się powszednie, tak dużo nienawiści i gwałtu. Każdy rządzący chce być przywódcą tego świata. Tak nie może trwać dalej. Dlatego ja chcę, abyście wiedzieli, co stanie się ze światem takim, jakim go znacie teraz, i tak, żebyście od teraz zaczęli żałować za swoje grzechy. Korzystajcie często z sakramentu spowiedzi świętej i komunii świętej. Odprawiajcie mszę świętą i uczestniczcie w niej z Jezusem. Żyjcie przykazaniami danymi przez Boga. Czytajcie Ewangelię i głoście ją innym. Pouczajcie innych o swoim Kościele, Bogu i Jego przykazaniach. Czyniąc to teraz, możecie być uchronieni od kary, która ma wkrótce spaść na ludzkość. Moje dzieci, proszę was, nie trzymajcie tej książeczki u siebie, lecz rozdawajcie je przyjaciołom, krewnym, a także swoim wrogom. Dawajcie także tym, których nawet nie znacie. Wielu nie będzie mogło zrozumieć, co jest tu napisane. Wielu nie będzie chciało w to uwierzyć. Rozdział pierwszy. Moje dzieci, kiedy ujrzycie zdarzenia podane poniżej, wiedzcie, że czas wielkiego ostrzeżenia będzie bardzo blisko. Trzęsienia ziemi, drżenia ziemi, powodzie. Ziemia będzie topiona przez wodę. Wybuchy wulkanów nieczynnych przez wiele lat. Zmiany pogody, zimno tam, gdzie jest gorąco, i gorąco tam, gdzie jest zimno. Surowa pogoda, huragany, tornada, monsuny. Poważne problemy ekonomiczne świata. Problemy na światowych giełdach. Głód, susza i brak wody. Wzrost zabójstw i przestępczości. Wojny, pogłoski o wojnach. Zamachy, pokaz siły. Szkody i straty w uprawach i zbożach. Padanie populacji zwierząt, choroby. Wiedzcie, że wielkie ostrzeżenie jest bardzo blisko. Teraz, moje dzieci, powinniście modlić się do Boga, aby złagodzić te straszne zdarzenia, które spadną na ludzkość. Bądźcie w stanie lub blisko stanu łaski, która jest miła Bogu. Módlcie się o nawrócenie grzeszników, za nienarodzone dzieci, za wszystkich, których życie zostało zabrane, za tych, którzy obrażają Boga, czynią świętokradztwa, za masonerię, która weszła już do kościoła i stolicy Piotrowej, za swoich kapłanów i papieża. Odmawiajcie różaniec. Odprawiajcie msze święte, praktykujcie sakramenty spowiedzi świętej i komunii świętej, czytajcie Pismo Święte i żyjcie według 10 przykazań Bożych.
Kochajcie od serca i bądźcie mili dla tych wszystkich, z którymi przyjdzie wam się spotkać. Próbujcie uczyć ich waszej wiary, Pisma Świętego. Pokażcie, jak kochacie swojego Boga i mówcie o miłości Boga do wszystkich ludzi. Zaopatrzcie się w żywność i wodę. Miejcie poświęcone świece dla światła. Trzymajcie przy sobie święconą wodę, sól i olej. Musicie też mieć koce i środki pierwszej potrzeby pod ręką. Trzymajcie swoje dewocjonalia, święcone krzyże, medaliki, różańce, szkaplerze, przy sobie, w swoim domu i w samochodzie razem z Biblią i książeczką modlitewną. Pytacie, co to jest ostrzeżenie? To wam powiem, że każde dziecko, mężczyzna i kobieta na ziemi, o wyznaczonym jednakowym czasie, bez względu na narodowość, religię, miejsce przebywania lub pracę wykonywaną, doświadczy ostrzeżenia. Będzie tak, że twoja dusza obnaży się przez tobą. Będziesz znał każdy swój grzech, jaki kiedykolwiek uczyniłeś. Każde nieuprzejme słowo, czyn, myśl, które nie było miłe Bogu. Każdy będzie wiedział, jak jego dusza wygląda przed Bogiem waszym Ojcem. Moje dzieci, z wielu rzeczy będziecie musieli zdać rachunek i w tym czasie każdy pozna, kim jest i jak rozliczyć się ze swoimi grzechami. Nawet niewierzący będą wiedzieli, co muszą robić, aby ich dusza była czysta przed Bogiem i była przygotowana na mojego Syna Jezusa, na Jego drugie przyjście. Kiedy przyjdzie ostrzeżenie, wszyscy ludzie będą wiedzieli, że to, co było przepowiedziane, jest prawdą. Także będą znaki zdarzenia, które nastąpią zgodnie z Pismem Świętym. Po czasie wielkiego ostrzeżenia nastąpi wielki chaos na świecie, a czas nie będzie miał znaczenia. Życie, które dotąd prowadziliście normalnie, zmieni się na zawsze. Wielka liczba ludzi będzie starała się dostać do kościoła, aby tam znaleźć sposób na oczyszczenie swej duszy. Wielu ludzi wiary będzie musiało być w pogotowiu, żeby jak tylko oczyszczą swoje własne dusze, pomóc kościołowi w przygotowaniu na powrót wielu moich dzieci do Boga. Moje dzieci, wielu umrze doświadczając to, bo ich słabe serce po prostu tego nie wytrzyma. Inni umrą dochodząc do swego wyznaczonego kresu życia. Trzeba się często i żarliwie modlić. Wasza pomoc będzie wielce potrzebna, aby uczyć tych zagubionych. Modlitwy, sakramentów i Pisma Świętego. Ludzie będą żądni tych wszystkich informacji. Chcę wam powiedzieć także, że to jest powodem dla zaopatrzenia się w żywność, wodę i świece. Wasze życie dramatycznie się zmieni na jakiś czas. W sklepach nie będzie ludzi, którzy nim kierują i sprzedają. Wszystko, co człowiek produkuje, zatrzyma się, jak tylko ludzie zaczną szukać pomocy w kościołach. Nie martwcie się wcale o sklepy, o transport i o inne rzeczy. Myślcie tylko o potrzebie pomocy tym, którzy chcą zachować swoją duszę. Będzie wielu, którzy nie będą reagować na zmianę innych. Kiedy przyjdzie ostrzeżenie, będą uparcie odwracać się od Boga, będą żartowali z was. Nie wolno wam odwrócić się od nich, jak wielu ze strachu mogłoby uczynić, lecz starać się próbować oszczędzić ich duszy. Okres ten także będzie czasem, kiedy antypapież będzie próbował wejść do władzy Kościoła. Ten człowiek będzie pokazywać wam, jak on jest oddany w to, co jest Boże i święte. Aż do czasu, kiedy zasiądzie na tronie świętego Piotra, pamiętajcie, że papież musi oddać swą władzę, zanim Antychryst pojawi się na scenie. Tak długo, jak Kościół pozostaje u władzy w Rzymie, Antychryst nie może wejść do władzy. Moje dzieci, papież Jan XIII starał się ostrzec was przed odstępstwami nadchodzącymi w Kościele i masonach będących w Rzymie. Antychryst już teraz posiada swych zwolenników pracujących w Kościele, powodując w nim odstępstwa, zmiany, podziały i brak zaufania. Rozdział drugi. Wielki cud. Dzieci, w ciągu jednego roku od doświadczenia ostrzeżenia, przez każdego z was, będzie wam dany znak od Boga. Tym znakiem będzie wielki cud, jakiego nigdy nie widziano. Cud ukaże się we wszystkich miejscach, gdzie kiedykolwiek było objawienie Jezusa czy moje, Matki Bożej. Będzie to trwały, niezniszczalny znak dla całego świata, który będzie zwracał uwagę i rozpoznanie jego będzie świadczyło, że pochodzi od Boga. Środki informacji będą wszędzie pracowały normalnie, ale życie po ostrzeżeniu zmieni się zupełnie.
Sprawy będą się toczyły w wolniejszym tempie niż obecnie. Ludzie, będąc świadomi ostrzeżenia i nadchodzących zdarzeń, będą bardziej roztropni w swoim działaniu i będą się tak pilnować, że życie będzie szło lepszą drogą. Środki przekazu będą pozwalały ludziom poznać cud i jego zdarzenie. Kamery pozwolą przesłać obraz cudu we wszystkie strony świata. W czasie trwania cudu wielu będzie cudownie uzdrowionych. W odpowiednim czasie będzie przepowiedzone wam nadejście wielkiego cudu. Czas ten pozwoli środkom masowego przekazu, TV, radio, na przygotowanie się do transmisji. Również ludzie będą mogli mieć czas na udanie się do miejsc naszych objawień, aby brać przygotowanie o wielkiego cudu w modlitwie i mszy świętej. Wielki cud pozostawi trwały znak, aby świat mógł to zobaczyć w dowolnej chwili. To będzie znak dany przez Boga Ojca. On uczyni to dla cudownej miłości do swoich dzieci. Wielu znajdzie się w stanie mistycznej mgły, nie wiedząc co robić, gdzie iść, jak szukać pomocy. To będzie sposobność, aby pomóc waszym bliźnim wrócić do Kościoła, jak również uczyć ich miłować siebie nawzajem. Otwórzcie serca dla swego bliźniego. W tym czasie będzie wiele nawróceń, ale również będą i tacy, którzy odrzucą ostrzeżenie i pójdą swoją drogą. W tym czasie ukaże się wielu fałszywych proroków, pochodzących od złego, którzy będą próbowali innych zwrócić z Bożej drogi, pragnąc zwabić dokonanymi cudami i uzdrowieniami, aby skusić do ich królestwa. Po ukazaniu się cudu będzie czas pokoju i ciszy. Nie traćcie swej czujności, bo nadejście kary i ucisku jest bliskie. Nie ustępujcie w swych modlitwach i poświęceniach, bo musi się wypełnić to, co napisano w Biblii. Trzymajcie swój dom w porządku ducha i módlcie się, żeby złagodzić nadchodzące kary. Rozdział trzeci. Drogie dzieci, to będzie bardzo poważny i trwożący serca czas dla wszystkich ludzi na świecie. Kary mogą być złagodzone, lecz wielu będzie cierpiało lub umrze z powodu zła na świecie i waszych grzechów. Bezpiecznymi schronami będą kościoły, zakony, katedry, domy, miejsca, gdzie Jezus i ja, Maryja, objawiamy się Bożym dzieciom, miejsca, gdzie Bóg jest miłowany, szanowany i wielbiony. Mówię wam to, abyście podążali za jasnym światłem, które prowadzić będzie do tych wyznaczonych miejsc schronienia. Będzie również wiele innych miejsc. Wasze rządy planują jeden światowy rząd. Źli ludzie będą kierowali w takim miejscu i w waszych czasach. Wybuchnie wiele wojen, które wtedy zostaną powstrzymane. I wtedy wasz jeden światowy rząd powie wam, że wszystko jest dobrze, że wszystkie kraje żyją w pokoju i nie będzie już więcej wojen. Wasz klimat pogody zmieni się, ziemia będzie drżeć i wstrząsać. Będzie wiele trzęsień ziemi i sztormów, jakich nigdy nie widziano. Erupcje wulkanów zaczną występować jeden za drugim, powodując dużą utratę życia zarówno niewinnych, jak i złych ludzi. Powstawać będą liczne masywne fale, monsuny, huragany i tornada w skali, jakiej nikt jeszcze nie doświadczył. Bóg będzie starał się obudzić tych, którzy mają zło w swoim życiu. Ci, którzy nie zawrócą do Boga, będą na drodze do piekła. Będzie dużo zniszczeń. To wszystko prowadzi was do ucisku, cierpienia. Wiele naszych dzieci będzie musiało udać się do miejsc ukrycia, kiedy sztormy zniszczą ich domy. Patrzcie wtedy na znak świetlny. Będziecie nim prowadzeni. W czasie tym wszystko będzie wam dostarczone. Będziecie mieli mannę i wodę. Trzymajcie się w modlitwie i pomagajcie tym, którzy potrzebują pomocy. Prowadźcie naszych bliźnich do bezpiecznych miejsc. W czasie tej podróży starajcie się oszczędzić dusze innych, lecz nie wolno brać wam tych, którzy nie mają znaku Boga naznaczonego na czole krzyża. Oni nie będą mogli znieść prowadzonego światła. Światowy rząd powoli będzie zabierał wam wasze prawa i wolność. Wiedzcie, że będą zamykać wasze kościoły, seminaria i zakony. Będą przychodzić do waszych domów jak złodzieje pod osłoną nocy i aresztować was za wasze religijne wyznania. Wasz własny rząd jest już gotowy oddać waszą wolność dla tych ludzi. Wasi przywódcy stają się głusi na wasze żądania. Oni myślą, że będą dalej rządzić. Tak właśnie nie będzie. Będą oszukani tak jak i wy jesteście. Kiedy to wszystko się wydarzy, Antychryst zamorduje papieża i zabierze jego miejsce. Od tego momentu jeden światowy rząd jest kierowany przez niego, Antychrysta. Ten człowiek będzie proklamował się być Chrystusem, że przyszedł, żeby oszczędzić was. Wielu będzie wierzyło, że on, Antychryst, jest teraz wśród was, czekając na odpowiedni czas do przejęcia władzy.
To tylko powiem odnośnie Antychrysta. On czeka w ukryciu na moment, kiedy będzie mógł przejąć władzę. Papież Petrus zasiądzie na tronie Piotra tylko po to, aby zostać zamordowanym przez Antychrysta, który wówczas sam zasiądzie na tronie Piotrowym. Czas ten będzie dla wielu czasem radości. Antychryst będzie czynił różne sztuczki upodobniające się do cudu, ażeby zwieść moje dzieci do myślenia, że to on jest zmartwychwstałym Jezusem. Będzie panował pokój i fałszywy pokój między narodami. Moje dzieci będą myślały, że wszystko idzie dobrze. Będą w swoich domach i kościołach, lecz kościoły będą pod jego kontrolą. To nie będzie wasz matczyny kościół. To będzie prowadziło do fałszywego sensu wiary i pokoju. Henoch i Eliasz zostaną zesłani z nieba, aby walczyć z Antychrystem w świątyni. To moje dzieci. Będzie znakiem startu czasu cierpienia i ucisku. Moje dzieci, w tych trudnych czasach pokrzepiajcie się modlitwą. To będzie trudna podróż dla wielu, lecz ci, którzy będą trwać w modlitwie i w swoich sakramentach, poście, poświęcać się i dzielić pismo mojego Syna Jezusa z tymi, którzy nie wierzą w drugie przyjście Chrystusa i tymi, którzy są zjednoczeni z Antychrystem wierząc, że to On jest zmartwychwstałym Chrystusem, będą oszczędzeni od Bożej ręki sprawiedliwości. Ktokolwiek z wiernych dzieci zginie w tych czasach w stanie pobożności, będzie razem z Bogiem i nie będzie cierpiał. Niewinne dzieci nie będą cierpiały. Nie obawiajcie się tego, moje dzieci, bo macie miłosiernego Boga. Jednak czas Bożego miłosierdzia dla wszystkich dobiegnie końca i rozpocznie się Jego sprawiedliwość. Rozdział 4. Wielka udręka. Zanim nastąpi okres udręki, Żydzi będą się nawracać. Nie lękajcie się, moje dzieci. Dużo modlicie się, jako że Boże miłosierdzie będzie z tymi, którzy Go kochają. Biada tym, którzy dobrowolnie przyjęli znak bestii. Świat zacznie widzieć zepsucie Antychrysta. Jego zło będzie znane dla wszystkich. Wy, moje dzieci, poznacie Jego działanie. On zacznie umieszczać was w obozach, żeby trzymać was jak bydło. Kiedy usłyszycie o pierwszych aresztowaniach i internowaniach wiernych do tych obozów, to znak, że musicie uciekać. Obserwujcie niebo. Zobaczycie światło w kształcie krzyża na niebie. Idźcie za światłem tego krzyża. Ten krzyż zaprowadzi was w bezpieczne miejsce. Nie obawiajcie się o jedzenie i picie. Bóg je dostarczy. Wielu będzie schwytanych i zamordowanych. Oni będą męczennikami i nie będą cierpieć. Ziemia się zatrzęsie i niebo ogniem będzie palić ziemię. Morze będą uczyć i palić się. Świat straci wiele ludzi i lądów z powodu zniszczenia padającego na człowieka. Henoch i Eliasz zejdą na ziemię z nieba, aby stoczyć bitwę z Antychrystem w świątyni. Antychryst zostanie zabity. Poznacie po znakach na niebie, że to się spełniło. Będzie to znak czerwonego krzyża na niebie. Nastąpi spokój. Będziecie mieli 40 dni ciszy. Naśladowcy Antychrysta będą zgubieni. Powrócicie do swych domów. To będzie czas dla was, aby ocalić więcej dusz, które były zwiedzone przez Antychrysta i jego naśladowców. Moje dzieci, nadal wokół jest jeszcze wielu wrogów. Siły zła będą próbowały przejąć kontrolę nad wszystkim w tym czasie. Szatan wie, że pozostało mu niewiele czasu, aby doprowadzić do upadku Kościół i dzieci Boże. Pamiętajcie, nie odstępować od modlitwy. Trzymajcie się blisko Boga. Pozostańcie w oczekiwaniu, moje dzieci. Jako że czas triumfu mojego niepokalanego serca nad szatanem i powrotu Jezusa na ziemię do rozpoczęcia bitwy jest bliski. Rozdział 5. 3 dni ciemności. Moje dzieci, głoście Panu, waszemu Bogu i czyńcie przygotowania na ponowne przyjście mojego Syna Jezusa na ziemię. Do tego czasu powinniście mieć domy przygotowane na tę chwilę. Będzie wielu, którzy nie mają mieszkań i możecie przygarnąć ich do swoich domów, pod warunkiem, że mają znak Boga, krzyż na czole. Będziecie potrzebowali święcone świece, ciepłe koce i ubrania, drzewo, jeśli macie kominki lub piece. Zasłońcie okna zasłonami, żaluzjami, kozami albo czarnym plastikiem, abyście nic nie widzieli na zewnątrz. Musicie mieć krzyż zawieszony na zewnątrz, nad każdym wejściem. Trzymajcie wodę święconą i sól pod ręką. Trzymajcie także Biblię, różańce i dewocjonalia ze sobą. Wyłóżcie dużo pokarmu dla swoich zwierząt i nie martwcie się o nich. Poznacie, że 3 dni ciemności nadchodzą po tym, jak słońce zmieni się na czarno.
a księżyc ma kolor krwi. Ziemia stanie się bardzo zimna. To jest czas, abyście udali się do swoich mieszkań i zamknęli się w nich. Nie słuchajcie tych przy drzwiach wołających do was. Jako że są to demony szatana, a jeśli otworzycie im drzwi, będziecie skazani na potępienie wieczne, ponieważ było wam powiedziane, aby trzymać drzwi zamknięte. Podczas tego okresu ciemności i zimna utrzymajcie świece zapalone. Spędzajcie czas na modlitwie oraz czytaniu Pisma Świętego. Śpiewajcie pieśni ku chwale i miłości Boga. Będą 3 dni i 2 noce, podczas których nie będziecie spali, a będziecie trwali w modlitwie. Nie będziecie widzieli, ani słyszeli, co się dzieje na zewnątrz. To będzie tak, jakbyście byli wyniesieni w obłoki. Kiedy te 3 dni ciemności nastaną, wielu nie będzie miało mieszkań, 2 ludzi w polu. Jeden będzie wzięty, a drugi pozostawiony. Proszę moje dzieci, bądźcie radosnego serca, kiedy Jezus z aniołami będzie zwalczał demonów i szatana. Jezus oczyści ziemię z tego wszystkiego, co złe i co pochodzi od zła. Jezus położy głowę węża u moich stóp i zmiażdża go, i moje niepokalane serce zatriumfuje. Jezus następnie pośle wszystkie demony do piekła i tam szatana przykuje łańcuchami. Wasza ziemia podczas swojego procesu oczyszczenia zostanie dotknięta ogniem z nieba. Wszystko to, co zostało uczynione przez zło i jest złem, zginie w tym ogniu. Nastąpi 1 godzina spokoju, w której Bóg pozwoli tym, którzy odrzucili Go, aby okazali skruchę i wybrali Boga. Następnie ogień zejdzie z nieba na ziemię i wody, nie będzie ucieczki dla zła, które odwróciło się plecami do Boga. Nad 3. noc pokażą się gwiazdy na niebie. Jako że Bóg przygotowuje nową ziemię dla swoich dzieci, nie wolno ci otwierać ani drzwi, ani okien dla posłuszeństwa Bogu, aż do świtu dnia następnego. Kiedy otworzycie drzwi, cała ziemia będzie jak zrobiona na nowo, jakby nadeszła nowa wiosna. Wszystkie miejsca święte ocaleją, także domy i ludzie, którzy wierzyli w Boga i powtórne przyjście Jezusa. Mój Syn Jezus będzie panował na ziemi z wami przez 1000 lat. Czas nowej wiosny. O moje drogie dzieci, w jakim cudownym świecie obudzicie się, kiedy otworzycie drzwi. Ziemia będzie odnowiona do takiej, jaką stworzył Bóg. Będziecie mieli świeże, niezanieczyszczone powietrze, świeżą, czystą wodę. Ziemia będzie wypełniona drzewami, roślinami i kwiatami, jakich dotychczas nie widzieliście. Bóg zasadzi wasze ogrody pełne wszystkiego. Będzie potrzeba tylko zbierać i zasadzać nasiona na nowo. Wielu będzie nadal posiadało wiedzę technologii, ale tym razem musi być ona używana z rozsądkiem, aby świat mógł nadal istnieć. Wielu będzie dany talent udoskonalania technologii. Każde z moich dzieci będzie obdarzone innym talentem z różnych powodów. Używajcie je zgodnie z życzeniem Boga. Moje dzieci, płoty będą wam potrzebne tylko dla zwierząt, aby się nie zgubiły, szczególnie kiedy mają młode. Większość waszego życia będzie tak, jak było moje. Wasze zakłady wykorzystujące energię do niszczenia i zanieczyszczenia nie będą więcej istniały. Będzie wam dana możliwość korzystania z energii słonecznej. Wasz czas będzie przede wszystkim spędzony na modlitwie, opiece nad zwierzętami, uprawą ogrodów oraz zbiorów plonów ziemi. Będziecie troszczyć się o sąsiadów i odwiedzać ich, podróżować będziecie pieszo, rowerami lub na zwierzętach. Sąsiad, moje dzieci, będzie pomagać sąsiadowi. To nie zajmie dużo czasu, kiedy ponownie zbudujecie źródła energii, elektrownie oraz przedmioty, których potrzebujecie. Jako że cała ta technologia będzie dana od Ojca, który posłuży się moim Synem Jezusem, aby was tego nauczył. Wszystko będzie pomocne i będzie służyło rodzajowi ludzkiemu. Nie będzie bogatych ani biednych. Wszystkie moje dzieci będą takie same. Pogoda na całej ziemi będzie taka sama, ale w różnym czasie wszyscy będą mieli 4 pory roku. Zimno nie będzie poniżej temperatury zamarzenia, a gorąco nie przekroczy 26 stopni Celsjusza. Deszcz będzie padał, kiedy Bóg będzie widział taką potrzebę. Śnieg też będzie padał, ale nie będzie wielkich śnieżyc ani powodzi. Ponownie musicie nauczyć się żyć ze sobą, niezależnie od innych krajów. To nadejdzie później. Nauczycie się być wdzięczni swemu Ojcu za to wszystko, co zostało wam dane, aby żyć i pracować na ziemi. Możecie się przemieszczać w inne części lądu zgodnie z życzeniem. Możecie sobie przywłaszczyć ląd, który nie ma właściciela, albo spytać, czy nie możecie dzielić z kimś lądu, jeśli jest go pod dostatkiem. Wielu będzie trzymało ziemię, aby pewnego dnia zasadzić i zebrać plony dla was. To samo ze zwierzętami. Niektórzy będą hodować zwierzęta i zamieniać na pracę lub inne dobra. Nie będziecie mieli prawa dokonywać uboju zwierząt i je spożywać. Zacznijcie ustanawiać miejsca, które będą tego dokonywały za was. Będziecie wiedzieć, co ma być zrobione. Będziecie
będzie wystarczająco pracy dla każdego. Moje dzieci, wy wszyscy będziecie potwierdzać swą miłość do Boga i człowieka. Dlatego będziecie żyć nowym życiem i chodzili po ziemi z moim Synem Jezusem, który kocha was tak bardzo, nie będzie żadnego głodu i chorób. Wszyscy zostaną uzdrowieni od swoich chorób i ułomności w czasie trzech dni ciemności. Mówię wam teraz o tych cudownych czasach, moje dzieci, abyście mogli przygotować swoje domy na to, co przyjdzie. Będziecie mogli zatrzymać wszystko, co posiadacie i używać mądrze. Zacznijcie uczyć się, jak przechowywać produkty z ogrodu bez dostępu energii. Tak samo z mięsem. Uczcie się, jak robić świeczki, jak używać oleju jako źródła światła. Niektóre rzeczy możecie już teraz przygotować, aby zachować je na przyszłość. Jest wiele, co możecie zrobić, aby się przygotować. Będziecie mieli wydzielone rejony na rzeczy nieużyteczne i odpady. Jezus pokaże wam, gdzie...